Siemanko, słuchajcie, witajcie w kolejnym odcinaczku Woblerowej Pracowni. Dzisiaj taki temat dosyć intrygujący. Mam wam dużo do powiedzenia, także go chciałbym zamknąć w miarę szybko, w jakimś normalnym, relatywnym czasie. Ale chcę powiedzieć o czymś, co nurtuje już mnie przez kilka lat tworzenia Woblerów, przez parę lat prowadzenia kanału. Temat dosyć kontrowersyjny, także liczę się tutaj z małą falą hejtu. Myślę, że nie każdy podziela moje zdanie, aczkolwiek mam do tego pewne prawo. Także liczę też na wasze, nie tyle co wsparcie, ale wasze komentarze i opinie na dany temat, który dzisiaj zostanie poruszony. I zaczynamy. Spotykałem się wiele razy, słuchajcie, z opiniami na temat wyższości woblera drewnianego nad woblerem, załóżmy, z innych materiałów sztucznych, typu żywic, pianek poliuretanowych, bądź też plastików. I dorabianej wokół tego pewnej jakiejś tam dziwnej ideologii. Teraz odpowiedzmy sobie na parę takich ważnych pytań. Bo dużo z was też osób mówi, że te woblery z drewna są nietuzinkowe, że są magiczne w pewnym stopniu, że posiadają własne dusze. Tak naprawdę trzeba do tego podejść w bardziej ateistycznym sposobie, na tę chwilę się wyłączyć i podejść do tego bardziej naturalnie, ateistycznie, tak jak to nazwałem. Gdyż nad tymi woblerami ani się nikt nie modli, ani nie oblewa wodą święconą. Także raczej nie powinny mieć takich tutaj swoich żadnych nadprzyrodzonych sił. A mało tego, powiem wam jedną rzecz. Jestem w stanie zrobić idealną kopię takiego woblera w żywicy, przy zachowaniu praktycznie bardzo podobnych tutaj spraw, jeśli chodzi o materiał, gdyż tutaj stosunkiem masy mikrobalonu i samej żywicy jesteśmy w stanie wypracować sobie bardzo podobne właściwości, na przykład do woblera z lipy. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Jestem w stanie go tak samo pomalować, tak samo polakierować, w tym samym miejscu dać ster, jak i obciążenie. I nie ma takiej osoby, która byłaby w stanie odróżnić tego woblera podczas jego pracy, w zasadzie tych dwóch woblerów podczas pracy, i powiedzieć, że da sobie rękę obciąć, że akurat ten wobler jest drewniany. Chyba że są jakieś pewne niuanse, które widać naocznie, ale odpuszczamy sobie w tym aspekcie. Bo myślę, że pracą one będą, jeżeli nie będą bardzo identyczne, będą bardzo zbliżone do siebie. Nie jesteście w stanie odróżnić tak naprawdę. I mało tego, może przydarzyć się też taka sytuacja, że ten wobler z żywicy będzie bardziej skuteczny na tę rybę niż wobler z drewna. Także tutaj pod względem tej całej magii i otoczki, jak dla mnie to jest temat absurdalny. Dużo osób z was, w zasadzie klientów, pytając się z jakiego materiału jest zrobiony wobler, próbuje nam sztucznie wygenerować i obniżyć nam cenę woblera. Tylko teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego ty, typowy kliencie, nie rozpoczniesz produkcji z żywicy na przykład, bo twierdzisz, że żywica jest tańsza. Ta żywica jest tańsza, ale nie zapominaj tego, że musiałeś kiedyś, mówię o rękodzielniku, musiałeś kiedyś jakkolwiek zacząć to i produkować woblery z drewna. Nie będziesz powielał czegoś, nad czym nie masz pojęcia. Bo najpierw tworzymy tak zwany prototyp, który jest w drewnie, łowimy na niego, dużo osób też siedzi i dalej produkuje cały czas w drewnie, nie chcę po prostu od tego odchodzić. Ja tego nie neguję. Mało tego, dla mnie jest to temat jakiegoś tam kultu i zachowania tradycji. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Ale jest jedna rzecz. Słuchajcie, nie zabijajmy tego rynku. To, że dany producent lekko ewoluował i zmienił sobie proces technologiczny, ulepszył sobie go, tak działa większość firm. Fińska firma, nie będę wam podawał nazwy, pewnie wiecie, o której chodzi, kopę lat temu wyprodukowała woblery, słuchajcie, z drzewa, z balsy. I ona, mimo wszystko, w procesie technologicznym później zmieniła materiał swój. Tak, produkowała więcej. Ale słuchajcie, te woblery dalej łowiły ryby. One nie mogły się zmienić, one nie mogły stracić na jakości. Bo ta firma by splajtowała. Polskich przykładów też mamy wiele, bo każdy mniej więcej, który tu siedzi w tej branży, wie kogo mam na myśli tak naprawdę. Te woblery były tworzone w jakichś piwniczkach, w jakichś garażykach, bo one były z drewna.
I tak jak mówię, ona kiedyś tam malowała. Dobre modele, które tam się sprawdzały, one przeszły na żywicę, na piankę, one dalej tak samo łowiły. Oczywiście bez żadnych tutaj odstępstw, bo są ludzie, którzy potrafią, myślą, że zdziałają cuda, spróbują wytworzyć sobie wubera z pianki. Co gorsza, jeszcze pianki montażowej. I potem każdy zaczyna pytać, czy z jakiego materiału jest wykonany, bo spotkał się z woblerem, słuchajcie, z pianki montażowej i ten wobler nie miał prawa w ogóle bytu. Dlatego ludzie są wystraszeni ogólnie tego. Za dużo osób też chce wejść czasami w tą technologię, nie mając o niej zielonego pojęcia. I to też jest jedna z zasad, dla których ludzie czasami boją się wejść w ten rynek przynęt sztucznych. W zmiennej od drewna, załóżmy. Chociaż drewno też idzie zepsuć i mogę Wam też podać wiele przykładów tego. Tak jak powiedziałem Wam, na zasadzie tutaj dużych firm woblerowych. Ale pamiętajmy, że to nie jest tylko ta branża. W branży samochodowej też się przemysł zmieniał, słuchajcie, też się maszyny zmieniały. I mimo wszystko, chociaż te typowe samochody są już bardziej plastikowe niż były, one dalej jeżdżą, dalej je ludzie kupują i dalej są formą użytkową. I to, że ja zainwestowałem, mówię ja jako o rękodzielnikach, zainwestowałem w dalszy swój etap rozwoju, zakupując maszyny, to tylko jest moje usprawnienie. Fakt, jeżeli ten wobler nie spełnia właściwości użytkowych takich, jak spełniał, okej, to jest mój minus. Ja mogę sobie zniszczyć ten swój rynek. A jeżeli on nie jest dużo gorszy niż był poprzednio, to słuchajcie, to są moje korzyści, mój etap rozwoju, który nie powinien mieć tutaj wpływu na dalsze losy. Mało tego. Przykładów mogę podawać setki Wam. Teraz akurat nagrywam jednym ciągiem bez pomyślunku. Ale też zmuszę Was do jakiejś tam interakcji z tym kanałem i do wspólnych przemyśleń, wspólnych komentarzy to pod spodem. Powiem Wam na przykład, może jeden przykład Wam tylko podam. Na przykład wyższości wobera z żywicy nad woberem z drewna. Może być kilka, ale zasadnicza sprawa. Mamy dwa korpusy, jeden z drewna, drugi z żywicy. Słuchajcie, po uszkodzeniu jednej warstwy lakieru, bo jeszcze jednej warstwy lakieru, wobler z drewna, tutaj pomijając sprawy, jak go zaimpregnowaliśmy, może pić wodę. Sami dobrze wiecie, że podczas tego, kiedy wobler zaczyna pić wodę, zmienia swój ciężar właściwy. Jest cięższy, przekłada się to na pracę. Wobler z żywicy może stracić powłokę lakierniczą całą. Może stracić farmę, słuchajcie. Ale żywica jest adhezyjna, ona nie wsiąka wody w żadnym stopniu. Nie robi się jak typowo obsyła gąbka. To samo jest zresztą pianka. I ten wobler dalej będzie łowił, a z tamtym będą się już działy najprzeróżniejsze cyrki. Oczywiście mogą wpłynąć nawet pozytywnie, nie mówię, że nie. Akurat może którymś rybom akurat bardziej się to podobać niż w żywicy, ale tu mam pewną powtarzalność zachowaną. Przykładów takich mogę podawać mnóstwo. Przede wszystkim duże firmy, im zależało będzie tylko i wyłącznie na powtarzalności. One nie mogą produkować jednego wobera, który pracuje w ten sposób, drugiego zmiennego innego. I teraz nurtujące takie główne pytanie. Dlaczego nie obniżamy cen i dlaczego nie powinniśmy obniżać cen? Bo my na to zapracowaliśmy. Jeżeli typowy Kowalski chce budować przynęty, niech zacznie z 10 lat wstecz przede wszystkim, niech zacznie zbierać informacje na ten temat, a potem dopiero wdrażać się w całą tą technologię. I niech zaryzykuje przede wszystkim. Bo to, że ryzykował, to niestety jest jego strata pieniędzy. To, że wygrał to nie powinno być dalej wpływu na cenę tej przynęty. Bo tak jak powiedziałem, nie odróżnicie dwóch tych samych przynęt. Słuchajcie, temat dosyć kontrowersyjny, tak jak napisałem. Chciałbym, żeby tutaj część z Was zabrała swoje głosy, co Wy o tym myślicie. O całej tej procederze związane z tym wyróżnianiem, faworyzowaniem jednego materiału kontra drugiego. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Znam ludzi, którzy na woblery plastikowe więcej połapali ryb niż ci, co używali klasycznych woblerów drewnianych. Bo jak dla mnie 70% wyciągnięcia pracy z przynęty jest za pomocą ludzkiej ręki.
i wędziska, słuchajcie. I tu jest największy aspekt tego wszystkiego. Oczywiście, jedne przynęty są bardziej selektywniejsze, łowią więcej tych ryb, drugie mniej. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Wiecie, dlaczego moje woblery są niepowtarzalne, magiczne, mają duszę? Bo są z żywicy. I póki nie stać mnie na wtryskarki jeszcze i na dosyć dużą skalę produkcji, będą tymi najlepszymi. I to jest ta cała ideologia. I teraz zobaczcie, jak pracują woblerki z żywicy.